Cześć! Znowu sypie. Zobaczcie, jak tu jest biało. Mega. My idziemy na zakupy, które potem Wam pokażę, ale to są dosyć niecodzienne dla niektórych, a dla mnie bardzo normalne zakupy, czyli idziemy do second handu. Ale nam się udały zakupy. No dobra, mnie się udały zakupy, ale haul będzie, jak już będziemy we Włoszech. Ja uwielbiam zimowy śnieg, jak te drobinki światła migoczą, takie małe diamenciki. U nas dalej sypie i sypie i przestać nie może. No i może nawet lepiej. Ja wiem, że wy się pewnie nie cieszycie, ci co mieszkają w Polsce, ale ja bardzo się cieszę. Bo może dlatego, że mam to tylko przez tydzień. Ja tutaj się cieszę śniegiem jak dziecko, a Lorenzo biedny odgarnia samochód. No palomy. Hai fatto? Tutaj kiedyś pracowałam. Sprawdzałam maturę. Ale nie pamiętam w którym roku. Tam był oddział śląski Komisji Edukacji Narodowej. I sprawdzałam matury na okręg śląski. Pokażę Wam jeszcze nasz bardzo nietypowy, niedawno odremontowany rynek w Jaworznie. Uwaga, to jest rynek trójkątny. Tam jest jeden róg, tam jest drugi róg, a ja stoję na czubku. Po kostki. Cela neve fino le caviglie. Przyjechaliśmy na Sosinę. To jest takie wielkie, wielkie jezioro w Jaworznie. Przyjechaliśmy tutaj zrobić kilka zdjęć pięknego jeziora. I wysłać do Włoch. Nie uwierzycie, co teraz robi Lorenzo. Je śnieg. Plus 2 stopnie, więc lód się rozmraża. Ja powiem Wam, że my nie mamy butów zimowych, bo we Włoszech po prostu nie potrzebujemy takich. I tutaj z pomocą przyszedł do nas mój tata. I nie wiem skąd, ale w piwnicy miał męskie śniegowce, które ma Lorenzo, i damskie, które mam ja. Bo ostatnio, nie wczoraj, całą noc. Jejku! Ty świnio! Ała! Padało całą noc i wczoraj cały dzień. A teraz Lorenzo się rzuca śnieżkami. Idę. To jest wojna. Lepimy bałwana. Dobra, idę mu pomóc. Odezwę się później. No jest nasz bałwanik. Uśmiech ma mega. Ale zobaczcie, jest też wysoki. Ma z jakieś 1,50 m wzrostu. Fajnie, że wracamy do domu. Nasz bałwan robi furorę wśród dzieci. To znaczy jednego dziecka, które tutaj przyszło. A my idziemy do domu. Ale jak będziecie kiedyś w Jaworznie, to Wam polecam to miejsce. To jest miejsce, gdzie wszyscy jeżdżą na wakacje. To znaczy wszystkie mieszczuchy, które zostały w mieście na wakacje, przyjeżdżają tutaj się kąpać. O, tak chciałam powiedzieć. Ale jest fajnie. A tam jest budka z lodami i zawsze Lorenzo się śmieje, że to nie są lody włoskie, mimo że my je tak nazywamy. To z włoskimi nie mają nic wspólnego. No tak, bo wszyscy wiemy, że lody włoskie to są te gałkowe. Znaczy lody na gałki, a my nam... A coś nam się pomyliło. Nieważne, żegnamy się z Sosiną i mykamy do domu.
My wracamy do domu, a to jest jakiś kamikadze. Chodzi po jeziorze i je odgarnia ze śniegu. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nasz bałwan ulepiony, my już wróciliśmy do domu, ale zobaczcie, jak mega pada śnieg. Sypie śnieg, nie pada. Sypie. Nie robiłam tym razem dużo dużych zakupów w Rossmanie, ale to jest kilka produktów, które kupiłam. Powiem wam, że w tym jestem totalnie zakochana. We Włoszech ze świecą go szukać. A fioletowy szampon do włosów, bo we Włoszech kosztują 5 euro za buteleczkę albo taką samą. No ale 5 euro to jest trochę kasy. No i moje odkrycie, czyli podkład do twarzy. Love Lips. Całkiem ciekawy kolor, zaraz wam go pokażę. W pudełeczku jest szminka i konturówka tego samego koloru. Zapomniałabym. Wstąpiliśmy jeszcze do ziajki i wzięłam mój standardowy krem pod oczy, który bardzo lubię. I coś na próbę. Cześć wam, witajcie już z Pescara. Wróciliśmy do domu w piątek i to była jedna z najgorszych podróży w moim życiu. Szczerze wam powiem, że nawet Interrail po Europie z Rzymu do Finlandii nie był tak męczący jak ta piątkowa. Najpierw czekaliśmy 4 godziny na lotnisku, ale to pikuś, a potem w Abruzzo była taka zamieć. Śnieg był wszędzie. Ale to też nic. Mieliśmy takiego kierowcę, który jechał jakby nigdy nic, jakby było słońce. Był po autostradzie jakieś 80-90 km na godzinę w tej zamieci, w tej zawiei, po lodzie. I punkt kulminacyjny, słuchajcie, chociaż miał alternatywne drogi do jechania do stacji w Pescarze, to wybrał tą najgorszą. U nas przy rzece wybudowali takie wielkie mosty, ja nie wiem, jak to się fachowo nazywa. I on oczywiście na to wjechał. Czyli to jest tak jakby most cienki, jednokierunkowy w wysokości 8, 9 piętra budynku. I zjazd jest dosyć stromy. I z jednej strony jest rzeka, z drugiej strony jakieś budynki. A na drodze lód. Uwierzcie mi, że cały autobus zamarł. Jak było wesoło. Bo jechała z nami grupka kolesi Włochów, którzy wracali też z Polski tym samym samolotem i wypili sobie żubrówkę po drodze w autobusie. I wiecie, puszczali chłopców radarowców po drodze inne polskie piosenki, które im się spodobały. I nagle cisza, wiecie, wjechaliśmy, jesteśmy przed tym zjazdem, autobus diametralnie zwolnił i tak pomalutku zjeżdżamy z tego wzniesienia, ale zjechaliśmy. Całe szczęście zjechaliśmy. Dotarliśmy do stacji. Chcemy wziąć taksówkę, a tu nie ma. Ani jednej taksówki. Więc co? No z buta do domu w tej zawiei, w tej zamieci, w tym zimnie. Ja nie miałam rękawiczek, bo były gdzieś w torbie. I słuchajcie, doszliśmy do domu i oczywiście co? Padł prąd i ogrzewanie nie działało. Wyszliśmy z domu w Polsce o 9, przyjechaliśmy tutaj, do domu dotarliśmy na 10:30, a w domu 11 stopni. I od praktycznie mieszkanie cały czas się nagrzewa, jeszcze nie doszliśmy do 20 stopni Celsjusza w mieszkaniu, ale już jest znacznie przyjemniej. A ja co robię? Piorę. No, kupiłam tyle rzeczy na second handzie, że trzeba je wszystkie wyprać. I już mogę wam powiedzieć, że jak wyschną i je wszystkie wypiorę, to zrobię jakieś hole lumpeksowe. I nie tylko, mam kilka rzeczy kupionych też na wyprzedażach, więc może coś z tego uda mi się sklecić. Zobaczymy. A póki co ściskam was mocno i miłej niedzieli.
Pa, pa.